Witam serdecznie na kanale YouTube Martwisz.pl Wędkarstwo i Przygoda w pytaniach i odpowiedziach. To już po raz dziewiąty odpowiadam na Wasze pytania. Była taka przerwa, nie mogę powiedzieć, że techniczna, bo nie techniczna, chociaż po części techniczna, bo komputer był zajęty renderowaniem filmów. Ostatnio bardzo dużo tych filmów robiłem. I nie było niemalże czasu ani mocy przerobowej na to, aby usiąść, nagrać i zrenderować film Pytania i Odpowiedź 9. Pomału się zaczynam wyrabiać i pomału powinienem być już coraz bardziej regularny, aczkolwiek może się to jeszcze w jakimś tam okresie czasu kilka razy zachwiać. Jednak będę się starał zachować jakąś tam regularność, jakąś ciągłość tego, co się na kanale Martwisz.pl Wędkarstwo i Przygoda dzieje. Bo chyba warto, o czym się przekonałem po ostatnich hangoutach, właściwie już od samego początku te hangouty były kapitalne, ale ostatnie hangouty, przynajmniej 3, jeśli nie 4, to już według mnie to już jest wyższa szkoła i panowie wszyscy, którzy bierzecie udział w rozmowach na hangout na Martwisz.pl, Wędkarstwo i Przygoda, czapki z głów przed Wami. To jest to, co można by było sobie wymarzyć. Coś kapitalnego jestem. Zawsze jak o tym myślę, to jestem trochę wzruszony, bo spadła na mnie taka fajna rzecz. To, że na hangoutach pojawiają się naprawdę fantastyczni ludzie o niesamowicie dużej wiedzy. Chętni do dyskusji, do dzielenia się z tą wiedzą z innymi. Bardzo za to dziękuję. Myślę, że nie tylko w swoim imieniu, ale także wszystkich widzów, którzy te hangouty oglądają, a jest tych widzów coraz więcej. I myślę, że jak rozwiniemy te hangouty, albo pociągniemy ten temat dalej, no to będziemy mieli tutaj taką fajną wędkarską tubę na YouTubie. Tubę do rozmawiania. Takie internetowe miejsce wędkarskich spotkań. Tak kiedyś marzyłem, żeby coś takiego zorganizować, i to się prawie udaje. Tutaj jeszcze odnośnie hangoutów Artur Suchomski ciągle z pretensjami barabani do mnie. To już po raz któryś, Arturze, piszesz, że nie możesz w ciągu tygodnia, że możesz tylko w weekendy uczestniczyć w naszym hangoucie. Arturze, dla Ciebie 9 listopada przewidziałem, właśnie sobota. Myślę, że ja to zrobiłem tak troszkę specjalnie, z taką premedytacją, bo Ty mieszkasz za granicą i z całą pewnością będziesz mógł nam opowiedzieć o przepisach prawnych, jakie obowiązują za granicą, prawnych, oczywiście dotyczących naszego hobby, wędkarstwa. To właśnie 9 listopada chciałbym z Wami porozmawiać o przepisach prawnych i tych polskich, i tych zagranicznych. Z ogromną przyjemnością spotkam się właśnie 9 listopada z ludźmi mieszkającymi za granicą. Myślę, że ci, którzy mieszkają za granicą i którzy już kilkakrotnie się ze mną kontaktowali poprzez Google Plus albo rozmawiali na Hangout, tutaj nie zawiodą i właśnie 9 listopada, powtarzam tą datę do znudzenia, pojawią się na Hangoutach, na Hangoucie i będą chcieli porozmawiać o przepisach prawnych. Ja myślę, że to warto, bo coraz więcej naszych rodaków wyjeżdża za granicę, coraz więcej polskich wędkarzy za granicą się pojawia i dobrze by było, żeby mieli oni taki podany w pigułce, w skrócie, ogólny zarys przepisów, które obowiązują za granicą. Polskie przepisy znamy
aczkolwiek o nich też 9 listopada chciałbym powiedzieć, bo niektóre są mało czytelne. Dzisiaj będzie także na ten temat mowa w pytaniach i odpowiedziach. Są mało czytelne, na niektóre, z niektórymi byśmy się nie zgadzali, bo chcielibyśmy, żeby przepisy były inaczej skonstruowane. No jest jak jest. O tym sobie porozmawiamy 9 listopada. To będzie sobota, godzina 21. Artur i wszyscy ziomale, którzy wyjechali za granicę, was bardzo serdecznie zapraszam. Aczkolwiek tych, którzy mieszkają tutaj na starym kraju również. Jeszcze jest jedno takie pytanie ogólne, które zanim dojdę do tych pytań takich indywidualnych poruszę. Jest mnóstwo pytań nawet próśb dotyczących planów filmowych, moich planów filmowych teraz jesiennych. Często pada pytanie, czy będzie film o spinningu. Ja powiem tak, jeśli nic się złego nie wydarzy, jeśli będą dobre pogody, to mam w planie zrealizować film o spinningu, nawet taki długi, może nie tak szczegółowy i nie tak rozwinięty jak Karpie na plan, ale coś w tym rodzaju. Przy czym ja mam tam, już od roku czasu mam opracowany scenariusz tego filmu i nigdy go nie mogę zrealizować, bo zawsze coś przeszkadza. Być może tej jesieni też coś stanie na przeszkodzie. Może aura, może coś innego. W każdym razie taki film o spinningu jest zaplanowany i ja go kiedyś zrobię. Jak nie teraz, to w przyszłym roku. Ale zrobię dobry, fajny film o spinningu. To obiecuję, bo sam sobie obiecałem taką rzecz. A ja bardzo lubię spełniać obietnice. Może nie od razu, nie od ręki. Ale zawsze się staram, żeby jednak dopiąć swego. Taki ze mnie śpiotek. I możemy teraz już przejść do tych pytań zadawanych przez użytkowników YouTube. Ale zanim jeszcze do nich przejdę, jeszcze jedna taka organizacyjna rzecz. Pytania do mnie spływają różnymi drogami. Często są w komentarzach do jakichś filmów. Ja to wyłapuję. Nie mam z tym problemów. Są na skrzynkę odbiorczą na YouTube. To też jest dobra droga. Są na moją pocztę internetową marfisz@marfisz.pl. To też jest dobra droga. Natomiast wszystkich, którzy zadają mi pytania na Facebooku, proszę, abyście tego nie robili. Z tego powodu, że ja na Facebook bardzo rzadko zaglądam, nie mam kontroli nad tym, co tam się dzieje i wasze pytania po prostu trafią w próżnię. Przynajmniej na razie tak jest. Myślę, że te pytania i odpowiedzi, jeśli nadal będą się rozwijać, jeśli te audycje będą miały swój dalszy ciąg, bo to jest cały czas jeszcze niepewne, co z tym zrobię, jak to zorganizuję. Całkiem możliwe, że pytania i odpowiedzi będą podłączone pod hangouty. No wszystko jest jeszcze do zrobienia, wszystko jest do przemyślenia. Na razie to się dzieje tak, jak jest. A później mogą nastąpić zmiany. Zmiany zawsze są dobre. Zmiany warto wprowadzać. Dlatego ja w przyszłości może troszkę inaczej to zorganizuję i wskażę jakąś skrzynkę albo jakieś miejsce takie szczególne do tego, abyście mogli zadawać pytania, które będą na przykład trafiały na hangout, albo pytania, na które życzycie sobie, abym odpowiedział ja właśnie w pytaniach i odpowiedziach. To wszystko jeszcze w przyszłości, to wszystko jeszcze się okaże, zobaczymy jak to zostanie zorganizowane. Też myślę właśnie o tym, żeby hangouty zrobić jako pytanie i odpowiedzi, ale to się wszystko jeszcze okaże. No chyba już wystarczy takiego wstępnego mówienia, tłumaczenia co i jak. Jeszcze jedna rzecz, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Pod spodem, pod tym filmem, oprócz tego, że jest cała treść waszych pytań,
Dzięki temu możecie się orientować, na które pytania odpowiadam. Link do mojego konta na Google+. Jeśli ktoś chce wziąć udział w Hangoucie, musi mieć połączone swoje konto Google+, z tym moim kontem. Właśnie z tym, a nie z innym. Ja mam 3 Google+. Ostatnio zauważyłem, że wiele osób wysyła do mnie zaproszenia na te inne, nieczynne konta. Ja tam te konta z czasem zlikwiduję, tylko teraz się boję, żebym sobie nie namieszał. Właściwe jest to, które zawsze jest pod filmami. Zawsze jest na... jest ono umieszczone chyba 2 albo 3 razy na moim kanale na YouTube. Link do tego konta na Google Post, do tego konta hangoutowskiego jest także na marfish.pl. Nie przesyłajcie mi zaproszeń do innych kont. Jeśli chcecie mi przysłać zaproszenie do siebie na Google+, to znajdźcie właśnie to. Jest ono na marfish.pl, jest na YouTube, jest pod każdym filmem, o którym mówię choćby jedno słowo o hangoutach. Dość. Wystarczy. Pytania niektóre stare, bo tak jak już wspomniałem wcześniej, troszkę mi się to wszystko przeciągnęło. Ale nie szło inaczej. Po prostu byłem tak zaganiany, tak zajęty różnymi innymi sprawami, że niektóre rzeczy musiały poczekać. Idzie jesień, może już wpadnę w normalny rytm i będzie wszystko w porządku. Będzie wszystko zgodnie z jakimś tam harmonogramem się działo. Bartosz Tupalski. Bartek pisze tak. Mam problem. Moje spinningowanie jest nieskuteczne. Używam wielu różnych przynęt, zarówno gumowych, metalowych, jak i drewnianych. Niestety efekty są bardzo mizerne. Może to być problem związany z miejscem połowu, ale proszę, wyeliminujmy ten czynnik. Co może mieć negatywny wpływ na skuteczność połowu? Może to przez lato? Jeśli chodzi o nasze sukcesy wędkarskie, czy to na spinningu, czy jakąkolwiek inną metodą, to tyle samo jest czynników, które na ten sukces wpływają, jak również takich czynników, które wpływają na naszą porażkę. Zawsze diabeł tkwi w szczegółach, w każdej metodzie wędkarskiej. Jeśli Bartku prosisz, żeby wyeliminować miejsce. Załóżmy, że łowisz na naprawdę bardzo dobrej miejscówce obfitującej w drapieżniki, to problemy mogą być różne. Tego, że ryba nie bierze. Ja myślę, że takim najważniejszym elementem do dopracowania przez Ciebie będzie sposób prowadzenia przynęty. Osobiście bym się bardzo nad tym skupił. Jest wiele filmów na YouTube. Ja tam też w niektórych filmach, już teraz nie pamiętam, w których opowiadam o tym, jak się prowadzi przynętę. Że jednostajne prowadzenie przynęty to powinno być w zasadzie gdzieś jakieś 10% naszych rzutów, a pozostałe powinny te rzuty być zupełnie inne, to znaczy nie tyle rzuty, co ściąganie przynęty, kuszenie drapieżnika. Każda przynęta ma inną pracę, każdą przynętę inaczej prowadzimy. Ja bym proponował początkującym spinningistom zostawić w domu wszystkie przynęty. Wszystkie oprócz jednej. Tą jedną wziąć nad wodę i nauczyć się tą jedną dobrze prowadzić. Jak się nauczycie tą jedną dobrze prowadzić, jak zaczną się brania na tą przynętę, to wtedy można dokładać kolejne przynęty, kolejny arsenał do swojego pudełka. Tak bym proponował. Ograniczyć się dosłownie do jednej przynęty. Wtedy myślę, że te wyniki się poprawią, że one będą lepsze, bo nie mając takich częstych zmian na wędce,
po prostu nauczymy się prowadzić przynętę. Będziemy tą jedną przynętę dobrze czuli na wędce. Będziemy wiedzieli, jak ona pracuje. Będziemy ją dosłownie czuli w swoich dłoniach, wyczuwali. Będziemy mieli z nią bardzo dobry kontakt. I wtedy myślę, że te brania będą częstsze i będzie więcej sukcesów, więcej powodów do radości. Myślę, że Bartku, wyczerpałem temat, a jeśli nie, to oczywiście wszystkich, którzy oglądają ten film, proszę o komentarze, które mogą tą sprawę Bartkowi wyjaśnić, nie tylko Bartkowi, bo także innym, którzy będą ten materiał oglądać. Aha, jeszcze tak a propos tego, co napisałeś na końcu, może to przez lato. Powiem tak, ten 2013 rok, jeśli chodzi o spinning, przynajmniej w moim wykonaniu i w wykonaniu kilku moich znajomych, faktycznie był nieudany. Ten rok jest jakiś dziwny. Czasami się zdarzają takie lata i chyba właśnie ten 2013 do tych takich lat mało braniowych, w których ryba rzadziej żeruje. Chyba ten rok właśnie należy. Dobra, dzięki. Bartosz Dobrowolski. Witam Panie Marku. Praktycznie na Pana filmach uczę się wędkować, za co jestem niesamowicie wdzięczny. Zwracam się jednak z pytaniem, jak wyważyć zestaw z przelotowym spławikiem o wyporności 4 gramy. To do mnie? Takie pytanie? Nie wiem. Ja mówiłem już to wielokrotnie, że się nie znam na spławiku. Trzeba było to pytanie skierować do kogoś innego, ale spróbujemy to zorganizować, bo skoro pytanie trafiło do mnie, skoro o nim mówię, to spróbujemy znaleźć odpowiedź na to pytanie. Znaczy ja myślę, że jeśli spławik jest 4-gramowy, znaczy ja tak myślę, ja zupełnie nie mam kontaktów ze spławikiem, nawet ani jednego w domu nie mam. Widzę je tylko w sklepie wędkarskim. Jeśli spławik jest 4-gramowy, to chyba założony 4-gramowy ołów powinien ten spławik albo przytrafiać, albo idealnie wyważyć. No nie wiem. Pojęcia nie mam. Chłopaki, piszcie w komentarzach, jak to zrobić. Ale wszystkich, którzy na temat spławika chcieliby porozmawiać, którzy chcieliby podzielić się swoją wiedzą i na przykład odpowiedzieć na to pytanie, zapraszam 14 października 2013 roku, to będzie poniedziałek, na godzinę 21 na Hangout. Będzie mowa właśnie o spławiku. Doczytam Bartosza pytanie do końca, żebyście wiedzieli, co odpowiedzieć Bartkowi. Na jaką odległość musi być zachowana, na przykład jaka odległość musi być zachowana od haczyka do ostatniego ciężarka? Kolejne pytanie. Nawet przy wyważeniu równym 4 gram spławik tonie bez przynęty. A to właśnie o tym mówiłem. O tym właśnie mówiłem, że on przy 4 gramach według mnie powinien tonąć. I tak pisze, że tonie. No to chyba jest dobrze. Wobec tego trzeba założyć troszkę mniejsze obciążenie. Więc stosuję ciężar około 3,6 grama. A może ma Pan gdzieś lekcję z takim tematem? Niestety nie znalazłem. Wtedy proszę o przesłanie linku i przepraszam za zawracanie głowy. Pozdrawiam Bartka. Wcale nie zawracałeś głowy, bo przy okazji mogę zapowiedzieć kolejny cykl filmowy na kanale Marfisz.pl Wędkarstwo i Przygoda. Tej lekcji nie ma. Takiej lekcji jeszcze nie ma, ale taka lekcja będzie. Bo no nie wiem, już za tydzień, może za dwa, za tydzień. Troszkę się sprężę i będzie to szybciej wszystko robione. Rozpocznie się taki, ojej, tasiemiec gorszy niż, jakie tam seriale są najważniejsze, najdłuższe na świecie, Boże. Gorszy niż polski klan. Wędkarskie ABC, taki będzie nosił tytuł, taki jest roboczy tytuł tego tasiemca, tego serialu. Zaczniemy od karty wędkarskiej. I pojedziemy poprzez spławiki, ciężarki, krętliki, żyłki,
kijego, owrotki, namioty, buty, łódki itd., itd. Każdy odcinek będzie traktował o czymś innym i tych odcinków będzie naprawdę dużo. I one będą realizowane przez bardzo długi okres czasu. A ja postaram się je po prostu robić ciekawie. Spróbuję zrobić naprawdę takie wędkarskie ABC, taki wędkarski elementarz, aczkolwiek w pewnych momentach dojdę nie tylko do rzeczy podstawowych, ale także takich już dla ludzi mających jakąś tam wiedzę, rozeznanie i większe potrzeby, większe umiejętności. Także Bartku, dzięki za to pytanie. Kolegów proszę o odpowiedź na to pytanie, jak te spławiki się tam wyważa, przynurza. To nie moja dziedzina absolutnie. Ja już kiedyś tłumaczyłem, z jakiego powodu nie jeżdżę na spławiki, nie łowię na spławiki. Tak naprawdę to nie łowię na nie już bardzo, bardzo długo. Nie lubię patrzeć w jedno miejsce, wolę patrzeć na przyrodę. Z tego też powodu, że z uwagi na tą swoją dużą wadę wzroku nie chcę mi się męczyć tych swoich oczu i takie dobrze, mocno męczę przy komputerze albo przy książkach. Także spławik poszedł w niepamięć u mnie i nie jestem w tej dziedzinie żadnym autorytetem, ale spróbujemy. Mam taką nadzieję, że na hangoucie o spławikach pojawi się wielu fachowców i spróbujemy ten temat ogarnąć, omówić możliwie najlepiej. Matias269.pl To chyba chodziło właśnie o... bo odpowiedział na moje pytanie, a potem zadawał kolejne. Filmik, poradnik z tego. Tak jak już powiedziałem, to chyba chodziło o spinning. Będę się starał zrobić film spinningowy, poradnik z tego oraz proszę pana, mam małe pytanie, bo podobno łowienie metodą drop shot z brzegu jest nieopłacalne. Nawet na małe odległości ze względu na kąt. Na tej małej rzece nie będzie z tym problemu, lecz chciałbym się zapytać, czy da radę tą metodą łowić składki, a raczej pomostu. Tam, gdzie jest pomost, jest jakieś 2 metry głębokości, a ja chciałbym zarzucić jakieś 10-15 metrów dalej. Czy osiągnę jakieś tam sukcesy? Jak dobrze zmontujesz zestaw i tam będą ryby, to z pewnością osiągniesz sukcesy. Dropshot to... myślę, że wszyscy wiedzą, o co chodzi, o jaka to jest metoda. Bardzo podobna do bocznego tropu, aczkolwiek zupełnie od niej inna. Ta twoja obawa o ten płaski kąt chyba nie jest uzasadniona. Ja łowiłem dropshotem właśnie na takim właśnie płaskim kącie, na płytkich wodach, przy dalekich wyrzutach i dropshot spełniał swoje zadanie. Tutaj piszesz o głębokości 2 metry. Idealna głębokość na łowienie metodą dropshot. Ja łowiłem nawet na płytszych wodach okonki dropshotem i one i dropshot się świetnie w tych warunkach sprawdzał. Moim zdaniem jest to dobra metoda, nie ma się co zastanawiać, nie ma co szukać odpowiedzi, jakichś wskazówek w internecie, tylko po prostu jechać nad wodę i tam testować swoje umiejętności, a potem być fachowcem, który będzie mógł odpowiadać na tego typu pytania. Także Matias, po prostu bierz wędkę i jedź nad wodę i nie przejmuj się jakimiś tam przeszkodami typu mały kąt, duży kąt, 2 metry czy pół metra. Przygoda zawsze te same, emocje zawsze te same. A jeśli wszystko dobrze zmontujesz, to i ryby też będą. Użytkownik o niku Iluzje. Panie Marku, czy mógłby pan opowiedzieć, jak to jest z tym wiatrem? W jednym z odcinków powiedział pan, iż żerowania karpi sprzyja wiatr północny.
Ja tak powiedziałem, jeśli tak, to się przejęzyczyłem. W internecie można znaleźć natomiast informacje, że lubią one wiatry południowe i zachodnie. Pomijam oczywiście wschodni, wszak ponoć wiatr ze wschodu, ryba chodu. Ja znam troszkę inne powiedzenie. I przede wszystkim, czy wiatrem trzeba się przejmować przy mniejszych zbiornikach, takich jak niewielkie zalewy, stawy? A to ja odpowiem fragmentem filmu Na ryby z Markiem 19, Wiatr od Szweda. Wieje wschodni wiatr. Wiadomo, jak wiatr wschodni, to wędkarze głodni. A co tam było jeszcze? Wiatr od Szweda, czyli ten północny wiatr od Szweda. Ryby nie da. Ryby nie da. Jak wieje wiatr z zachodu, to było takie powiedzenie, jak zachodni wiatr wieje, to na wędkach wiele się dzieje. Dużo dzieje. No. A wiatr z południa? Wiatr południowy, udane połowy. Już jestem z powrotem. Czy na mniejszych zbiornikach trzeba się przejmować wiatrem? Ja jeżdżę na taki zalew 30-hektarowy, aczkolwiek bardzo płytki. I powiem tak szczerze, że tam kierunek wiatru ma bardzo, ale to bardzo duże znaczenie. I myślę, aczkolwiek nie jeżdżę na malutkie zbiorniczki wodne, chociaż nie, no, łowisko w Szylewicach to jest taki 3-hektarowy zbiornik wodny. I tam zawsze patrzymy na kierunek wiatru. Jak jest wschodni wiatr, to nigdy nam karpie nie biorą, nawet na 3-hektarowym. Czyli moim zdaniem ma to wpływ, nawet na małych wodach. Wschodni i północny wiatr nie sprzyja żerowaniu ryb. Od tego są zawsze wyjątki. I o tym trzeba pamiętać. Wojciech Wieczorkiewicz. Mam pytanie. Jestem początkującym spinningistą i nie wiem, czy dobrze będzie mi łowić na kij szybki, czy raczej średnio szybki, albo półparaboliczny. Na koniec dodaj, że chcę łowić szczupaki. Czyli Wojtek zadaje pytanie internautom, użytkownikom YouTube. To raczej jest prośba o to, żebym to pytanie przekazał Wam i właśnie to robię. Powiedzcie, jaką wędkę powinien wybrać dla siebie początkujący spinningista, który chce łowić szczupaki. Może ja powiem, jaką ja bym wybrał na początek. Długość 2,70, ciężar wyrzutowy do 40 gram i akcja półparaboliczna. Taką bym wybrał na początek dla kogoś, kto zaczyna łowić. Ale Wojtek oczekuje także odpowiedzi i podpowiedzi od innych użytkowników YouTube, od innych internautów, nie tylko ode mnie. Mam nadzieję, że takie odpowiedzi Wojtek dostanie. Liczę na Was. Zark.pl. Mam pytanie, czy taki zestaw można zmontować? Chodziło o zestaw samozacinający na rurce antysplątaniowej z klipsem. Tu podaję link do tego. Nie, tu podaję link do tego filmu. Dla tych, którzy będą się chcieli zorientować, o czym Zark.pl pyta. O co Zark.pl pyta. Mam pytanie, czy taki zestaw można zamontować do fidera przeznaczonego do połowu płoci leszczy? To znaczy, zamiast ciężarka, koszyczek. Używam żyłka grubości 0,5
225 mm, przy polowej 0,16, waga koszyka 100 g, plus zanęta. Łowię w odrze. Jeżeli uważa Pan, że tak, to jakiej długości przypon wtedy zastosować? Z góry serdecznie dziękuję za odpowiedź. Ja myślę, że ten przypon karpiowy, on się sprawdzi idealnie w przy łowieniu płoci. To jest też ryba karpiowata i ona też będzie ta będzie chętnie brała. Ten przypon po prostu będzie odpowiedni nawet na płotki, a w warunkach odrzanych tym bardziej. Ja bym nie stosował tutaj w przypadku takiego zestawu, nie stosowałbym długich przyponów, aczkolwiek wiem, że niektórzy, którzy łowią na grunt, lubią długie przypony. No, w przypadku płotki, moim zdaniem, góra 20 cm. Większego, dłuższego bym nie stosował. Fajny nick. Obojętnie 233. Panie Marku, a gdzie Pan łowi? Na jakich łowiskach? Ja jestem początkujący i chętnie bym chciał wiedzieć, gdzie można zacząć łapać ryby dobrze. No, widać na moich filmach, na jakich łowiskach łowię. Niektóre nawet z nazwy wypowiadam, także to nie jest żadna tajemnica. Zacząć łapać ryby dobrze można na każdym łowisku. Dla mnie to pytanie jest takie dziwne trochę. No wszędzie można zacząć łapać ryby dobrze. Oczywiście wybierając łowisko należy się kierować tym, kto jest administratorem tego łowiska, kto zarządza tym łowiskiem, czy to łowisko jest zarybiane. Trzeba patrzeć, jaka jest presja wędkarska. Nie wszyscy lubimy łowić w tłoku. No, różne czynniki wpływają na to, jakie łowisko wybieramy, które łowisko najczęściej odwiedzamy. Dobrze jest odwiedzać wody Polskiego Związku Wędkarskiego, szczególnie takie wody, które nadzorowane są przez aktywnie działające koła PZW, zarybiane, kontrolowane przez Straż Rybacką. Wtedy mamy taką gwarancję, że ryba w tych wodach jest. No i wtedy możemy zacząć łapać ryby dobrze. I tu mamy kolejne pytanie od człowieka, który ma bardzo dziwny nick. 64247V11. Proszę o odpowiedź. Witam, mam pytanie dotyczące pańskiego filmu o bocznym troku. Jak pan słusznie zauważył, jeśli się trafi na szczupaka, to można stracić przynętę. Mówił pan o plecionce. A jeśli kto nie posiada plecionki, to może być najzwyczajniej zamontowany przypon? Chodzi po prostu, aby nie przegryzł żyłki, głównej żyłki. Ja, jeśli łowię na boczny trok, jeśli się nastawiam na jakieś małe okonki, ale mam świadomość tego, że łowię w łowisku, w którym jest dużo szczupaka, to na tym bocznym troku zakładam zawsze taką, no w tym wypadku, wolframową stalkę. Nie wiem, jak to inni robią. Ja tak robię. Zestaw się nie plącze, jest wszystko w porządku. To taka moja rada. A jeśli ktoś uważa inaczej, to proszę też o komentarze, proszę o podpowiedź, o podzielenie się swoim doświadczeniem, swoimi metodami w łowieniu na boczny trok, przy założeniu, że w łowisku jest duża populacja szczupaka. Witam. Jaką plecionkę poleca Pan na szczupaka? Tak około 2-3-4 kg. I czy można założyć jakąś uniwersalną? Mój sprzęt to wędzisko Jackson Black Arrow 240, a kręciołek Shimano Katana 2500 FB
Bardzo dziękuję za szybką odpowiedź. Pozdrawiam, jestem początkującym spinningistą. Ta akurat dostałeś szybką odpowiedź. Może po miesiącu. No nie, nie. Nie da rady czasami zrobić szybkie odpowiedzi. Uwierzcie mi, że czasami po prostu jest to niemożliwe. Zadając pytania, musicie mieć po prostu tego świadomość. Inaczej będzie, jeśli zorganizujemy hangouty właśnie z możliwością zadawania pytań. No zobaczymy jak to się wszystko ułoży. Tych szybkich odpowiedzi nigdy nie ma. Ci, którzy przesyłają do mnie jakieś maile albo komentują coś, zadają jakieś pytania, chyba już się przyzwyczaili do tego, że ja staram się na wszystkie pytania odpowiedzieć. Ale nie zawsze to się dzieje od razu. Czasami nawet po tygodniu. Tak nieraz jest. Komputer mam zajęty. Jeśli procesor renderuje jakiś film, to tego komputera po prostu nie mam. Bo wszystko jest tutaj zajęte. Ja praktycznie nie mogę nawet sobie popisać gdzieś tam na forum, czy porobić co innego. Filmy staram się robić w jakości HD, dlatego no niestety to wszystko trwa, to wszystko potrzebuje czasu i mocy przerobowych tego sprzętu. I wtedy jestem taki wyłączony. Gdyby nie mam komputera dla siebie, nie jestem dostępny. Dlatego zawsze będzie jakieś opóźnienie. Nie ma nigdy takiej opcji, że ktoś zada pytanie i usłyszy odpowiedź natychmiast. Poza tym jednym przykładem, który będzie za chwilę, bo to pytanie właśnie napłynęło do mnie za chwileczkę. Ale wracamy do tego, do tej plecionki na szczupaka. Ja może tak, żeby nie przedłużać tego filmu, tych pytań i odpowiedzi, bo chyba już tutaj dosyć sporo mówię, dosyć długo mówię. Ja kiedyś nagrałem taki film o plecionce. O tym, czy wybrać żyłkę, czy plecionkę. I tam bodajże mówię, ja nie wskazuję tam dokładnie konkretnej nazwy plecionki, firmy plecionki, ale tam opowiadam o parametrach, jakie moim zdaniem powinna mieć dobra plecionka. Link, Przemo, link masz tutaj, zajrzyj do tego filmu, być może on ci odpowie na to twoje pytanie. Być może będzie pomocny. Żyłka czy plecionka, tak się nazywa ten film. W każdym razie tutaj jest do niego nad moją ręką link i zapraszam do obejrzenia tego filmu. Być może on wystarczy jako odpowiedź. I tu mamy zaprzeczenie tego, co mówiłem przed chwilą, bo pytanie napłynęło zanim zacząłem nagrywać ten film i odpowiedź jest natychmiastowa. To tak też tak może się zdarzyć. Rafał Tomaszewski. Panie Marku, bardzo proszę o opinię. Ostatnio pan Rafał jest bardzo precyzyjny. 29 września łowiłem metodą spinning i rozmawiałem z poławiającym tam wędkarzem na żywca. Otrzymałem informację, iż tego dnia, to jest 29 września, mieli kontrolę Społecznej Straży Rybackiej i otrzymali mandat w wysokości 50 zł za łowienie, jedna osoba, dwie wędki na żywca oraz w pobliżu tej osoby jedna wędka spławikowa, niezarzucona, a rozłożona na brzegu. Stąd pytanie, czy samo rozłożenie wędki dodatkowej, to jest numer 3, na brzegu jest podstawą do wystawienia mandatu? Czy samo posiadanie broni jest podstawą do oskarżenia kogoś o morderstwo? To jest właśnie wada tego naszego regulaminu amatorskiego połowu ryb, że jak są dwie gruntówki zarzucone, to żadnej dodatkowej wędki już zarzucić nie możemy. Natomiast jeśli ona leży na brzegu i była wykorzystywana przed łowieniem
na grunt, wiadomo w jakim celu, w celu złowienia żywca, no to nie wiem na jakiej podstawie strażnik stwierdził, że to jest łowienie na trzy wędki. No chyba, że opisane jest tutaj inna sytuacja i ta trzecia wędka jednak była gdzieś tam zarzucona, ale przypuszczam, że tak nie było. Mandat karny, jaki nakłada na nas policja, to jest propozycja ukarania. To nie jest wyrok ostateczny. Z mandatu karnego nie musimy przyjąć. Nie jesteśmy zobowiązani go przyjąć. Jeśli nie zgadzamy się z decyzją wystawiającego mandat, możemy mu odmówić przyjęcia mandatu. Wtedy będzie on musiał napisać wniosek do sądu, czy tam pozew do sądu i sąd rozstrzygnie. Sąd, prawnik wykształcony, rozstrzygnie naszą sprawę. Nie jakiś tam policjant, który ma plan wykonania iluś tam mandatów, aby otrzymać premię. Bo go tam przełożony ściga, że akurat tyle i tyle mandatów jeszcze musisz nałożyć, żeby otrzymać premię. Miejmy tego świadomość. Mandat to tylko propozycja kary, z którą możemy się nie zgodzić, którą możemy nie przyjąć. Natomiast taka sytuacja, jaką tutaj Rafał opisał, moim zdaniem nie kwalifikuje się do żadnego mandatu. Czy wasze zdanie jest takie samo jak moje? Jestem ciekawy waszych komentarzy na ten temat. Bo ja mam też bardzo często, jeszcze lepiej mam zrobione, bo ja często zanim rozpocznę łowienie na grunt, wykonuję parę rzutów spinningiem, który potem gdzieś tam też leży obok, niezłożony, nawet uzbrojony. To dopiero przekręt, prawda? Nie dość, że na dwie wędki to jeszcze spinning. No już nie mówię o tym, że niektórzy mnie oskarżali o to, że łowię na trzy wędki, patrząc na niektóre filmy, a to już zupełnie inna historia. Ten temat już też omawiałem, odpowiadałem więcej na ten temat. Nie będę mówił, nie będę się już tłumaczył, bo winni się tłumaczą. No także dobrnąłem do końca tego dziewiątego odcinka pytań i odpowiedzi. Nie wiem w jakiej formie dzisiaj jestem, czy mówiłem składnie, ładnie i zrozumiale. Czasami bywa tak, że ta forma jest troszkę gorsza i to mówienie nie wypada tak, jakby się chciało. W przyszłości może się uda te pytania i odpowiedzi zorganizować nieco inaczej. Może się uda bardziej cyklicznie prowadzić, czyli tak, żeby one na przykład pojawiały się tak jak już teraz hangouty, na przykład co dwa tygodnie. Zobaczymy. Idzie jesień, będę miał więcej czasu na przemyślenia, na ułożenia tych swoich planów i całkiem jest prawdopodobne, że tak to się wszystko będzie działo w dobrym kierunku. Na pewno dołożę dużo starań, żeby tak było. Zapraszam wszystkich na marfish.pl Wędkarstwo i Przygoda, na portal marfish.pl Wędkarstwo i Przygoda, jak również na kanał marfish.pl Wędkarstwo i Przygoda. Oba mają ten sam tytuł. To wszystko jest jedno. To wszystko jest jakby moje. Ale wy jesteście wszędzie naprawdę miłymi gośćmi. Wszystkich bardzo serdecznie zapraszam do dyskusji, do komentarzy, do przesyłania pomysłów, do krytykowania tego, co robię, do podrzucania jakichś swoich opinii. Kontakt między nami zawsze wskazany. No i cóż. Zobaczymy się nad wodą. Ja jeszcze jeżdżę na te takie północki, o których mówiłem. Zapraszam na północkę kogoś, kto mieszka obok mnie. Zachodniopomorskie Pyrzyce. Może uda nam się jakiegoś mętnookiego
złowić. Przy okazji sobie pogadamy, poznamy się. Będzie raźniej we dwójkę. Zapraszam, zapraszam serdecznie. Dzięki Wam za uwagę. Do zobaczenia już niebawem. Już niebawem do zobaczenia na Hangoucie 14 października 21. Właśnie na temat spławików, metody spławikowej. Potrzebuję na ten Hangout wsparcia. I liczę na Was. Trzymajcie się. Hej.